Witam wszystkich we wtorek 20 dnia czerwca na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko w oparciu o własną wiedzę. I tak już przechodzimy do rynku Bitcoina. Przejdźmy może na niższy interwał. Tutaj wczoraj dość dużo się zadziało. Mieliśmy, no można to nazwać wybijanie stop lossów, tak? Takie ruchy mają często miejsce w momencie, kiedy rynek przygotowuje się do jakiegoś większego ruchu i tak widzimy, że wybiliśmy wszystkie stop lossy, które były do góry, powróciliśmy na dół, także shorty też zostały, shorty zostały wybite, longi zostały wybite. I teraz oczekujemy na to, co rynek zrobi dalej. Jesteśmy przed bardzo ważnym odporem 27 tysięcy. Widzimy tutaj te silne reakcje podażowe. I tutaj też przebiega ta linia trendu, taka globalna, spadkowego. Także już wcześniej mieliśmy tutaj reakcję na tych poziomach. Jeżeli wybijemy tą linię trendu tutaj, no to dla mnie następnym targetem będzie 27700, 27800, w zależności od kontaktu tutaj z tą linią, z tą strefą żółto-czerwoną. No i wybicie tego poziomu pokaże nam osłabienie tego trendu spadkowego, w którym znajdujemy się od poziomu 31 tysięcy. Natomiast przebicie poziomu 26400 na ten moment, no to jest dla mnie zejście tutaj do tych rejonów, które nas wcześniej utrzymały w okolicy 25-24800 i kolejne targety 23391. Tak to wygląda na wykresie jednodniowym. Przechodząc na 4-godzinówkę, lokalne wsparcie, które mamy. No tutaj też jest 27758 i zasięg dużej korekty. Gdybyśmy wybili tą małą, to następna korekta, która trzyma nam róg spadkowy, jest ta duża i to się pokrywa z tą strefą 27750. Czy tutaj dojdziemy? Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych ogłoszeń na rynku amerykańskim, także ta zmienność też może być trochę mniejsza. W ogóle dzisiaj nie ma żadnych takich ważnych decyzji. Natomiast po przerwie, ponieważ wczoraj rynek amerykański był zamknięty, po przerwie powraca on dzisiaj do działania. Także może się pojawić większa zmienność w okolicach 14:30, 15:30, jak będzie się zbliżać ta sesja amerykańska. No i tutaj te poziomy do obserwacji. Ja osobiście jestem w tej chwili w shorcie. Jeżeli dotrzemy tutaj do tego miejsca, będę odpalał longa. Kolejne miejsce wsparcia 26370 i od poziomu do poziomu będę rozgrywał to, co się dzieje na wykresach. Natomiast wybicie tych poziomów, no to też jest otwarcie longa ze stop lossem poniżej i target na 27750. Tak to wygląda z punktu tradingowego. Natomiast ten ruch ceny, no to 27800 jest jak najbardziej realny. Zasięg tej korekty. Wynika on też, ten poziom z zmierzeń FIBO i tutaj mamy dużo klastrów, które mówią o tym, że ten poziom jest bardzo silnym oporem dla ceny. Jeszcze jeden wykres chciałem Wam pokazać, tam na interwale tygodniowym. Tutaj jest jednodniówka akurat i widzimy, że po przekroczeniu kręgu tutaj, tych niebieskich kręgów, kiedy je przekraczamy, mamy wzrosty, tak? Tutaj przebiliśmy ten krąg, mamy wzrosty. No i możliwy zasięg z tych wzrostów to jest aż 30 tysięcy, tak? Jeżeli tutaj byśmy doszli, jeżeli by ten wzrost był kontynuowany. No, niemniej jednak jest to interwał jednodniowy. Na tygodniówce chciałem Wam pokazać tutaj opór, na którym się znajdujemy, 27,97. Jest bardzo ważnym oporem. Zobaczcie, tutaj od tego szczytu, tu mieliśmy wsparcie przetestowane, tu jakie wsparcie, wybicie i testujemy teraz jako opór. Jeżeli tutaj się pojawi większe odbicie,
Nie zdziwiłbym się, jakbyśmy zeszli dużo, dużo niżej, tak? Kolejną rzeczą, która przemawia za spadkami na tym wykresie, jest to, że za każdym razem, kiedy przecinamy na wykresie tygodniowym ten krąg tutaj, tak, jest ten czerwony, no to widzimy bardzo silne reakcje podażowe, tak? Od kręgu do kręgu. Tutaj ten krąg był wsparciem, wsparcie zostało wybite i tutaj zbliżamy się właśnie do tego kręgu. Takim sygnałem dla mnie prospadkowym będzie, jeżeli pozostaniemy pod tą linią trendu 27,186 i przepniemy tutaj ten krąg, no to te spadki mogą być głębsze i możemy nawet zobaczyć tutaj rejony w okolicach 19 tysięcy. Także będę obserwował na pewno, co tutaj się zadzieje na wykresie tygodniowym na tej linii tego kanału, bo powróciliśmy do kanału, co nie jest dobrym znakiem, i testujemy go jako opór i widzimy tą reakcję podażową. No i kolejna rzecz, krąg, który jeżeli przekroczymy, tak, przebicie tego kręgu, obojętnie gdzie go nie przekroczymy, tutaj dla mnie jest sygnałem prospadkowym i możliwością większych spadków, jak to miało miejsce wcześniej historycznie. Ten krąg był tutaj wsparcie i teraz możemy tutaj wzdłuż tego kręgu odbijać do góry, ale w momencie przebicia go uważam, że będą spadki intensywniejsze. Jest to wykres tygodniowy, także to może trochę potrwać. Gdybyśmy się konsolidowali i szli bokiem, no to tutaj to przybicie do 3 lipca powinno nastąpić, tak? Czyli jeszcze 2 tygodnie tutaj jest możliwość poruszania się, natomiast możemy też się odbijać w górę po tym kręgu, tak jak to miało miejsce tutaj. I wówczas on będzie, na ten moment jest on wsparciem dla ceny. Widzimy, że cena już zareagowała i idziemy do góry. Także obserwujemy ten poziom, będziemy wracać do niego w analizach. Kolejna analiza jest to Ethereum. Ethereum również powybijało stop lossy. Widzimy te długie cienie. 1750 okazało się barierą, która nas zatrzymała na Ethereum. Na ten moment najsilniejsze wsparcie, które widzę na Ethereum, jest 1721-1719. Pierwszy opór taki większy to jest 1738. No i ta strefa 1748-1750 będzie to kolejny test, jeżeli tutaj dotrzemy. No i wiadomo, że wtedy się osłabia ta strefa. Gdybyśmy tutaj dotarli po raz kolejny i próbowali wybić tę strefę, no to dla mnie zasięg, pierwszy taki większy opór teraz dla ceny mamy tutaj na tym poziomie. Czyli mamy na czerwono, na interwale godzinowym. Ok, to mamy na czerwono. To jest taki pierwszy, silniejszy opór wynikający z klasycznych mierzeń PIVO. Mierzymy cały ten spadek i drugie mierzenie, które sobie możemy zrobić, tak, to jest tutaj, pokrywa nam się z tym 1738-39. No i teraz możemy sobie zobaczyć, tutaj mamy pierwszy klaster PIVO. Jeżeli byśmy wybili tę strefę, no to na pewno 1744 może być zaksięgowane. I również później następny poziom, który będę obserwował, bardzo ważny poziom, 1780. Wybicie tego poziomu uważam, że jeżeli wybijemy ten poziom, zamkniemy się świecą 4-godzinową nad nim. Uważam, że może to oznaczać zakończenie tych spadków i przejście na dalsze wzrosty w okolice 1900, nawet 1793, 1803 tutaj na tym wykresie. No ale to też będziemy obserwować. Ja uważam jednak, że te spadki się nie zakończyły, że zobaczymy nikt. Niższe poziomy na Bitcoinie. Także wiadomo, że jeżeli Bitcoin będzie spadał, no to cały rynek krypto będzie podążał za rynkiem Bitcoina, tak?
Chodzimy sobie do Ethereum, nie, Ethereum mówiliśmy, i teraz XRP. Na XRP cały czas poruszamy się w tej strefie takiej konsolidacyjnej. Mój target na XRP w tym momencie to jest 0,46500, to jest takie miejsce wsparcia, 0,44, 297 w zależności od kontaktu z linią. Natomiast pierwszy opór, z którym cena musi się zmierzyć, to jest 0,49699. Wybicie tych poziomów, no to jest zejście do 0,41 nawet. Natomiast pokonanie 53300 to jest dojście do 0,59909 dla mnie. Przyjrzyjmy się jeszcze Maticowi, bo tam też się dość dużo dzieje w związku z tym, z delistingiem na różnych giełdach. I tutaj no, pierwsze wsparcie 0,5208. Tutaj się nic nie zmienia. Myślę, że tutaj ten poziom jeszcze raz zobaczymy, gdyby on nam puścił 0,2358. Kolejna rzecz, którą chciałem omówić, jest Arbitrum. Wczoraj omawialiśmy wsparcie. Tutaj mamy na 0,9507. Stąd będę zagrywał pozycje krótkie 0,383. Natomiast najsilniejszy poziom dla mnie to jest 1,0618 na ten moment i 1,1. To są najsilniejsze opory dla mnie. Stąd będę na pewno próbował zagrywać pozycji krótkich, jeżeli tutaj dotrzemy. Tak to widzę na rynku krypto. Ogólnie spodziewam się zejścia niżej. Uważajcie na stop lossy, bo rynek przed konkretnymi ruchami raczej jest, tak jak to miało miejsce wczoraj, próbuje wybić wszystkie stop lossy, zebrać jak najwięcej płynności, co może spowodować właśnie takie ruchy, jak mieliśmy tutaj na tej świecy. To jest 4D9. Pamiętajmy, że jesteśmy na zasięgu korekty w strefie spadkowej pod tendencją spadkową. Także wszystkie te opory, wszystkie te przesłanki prospadkowe mamy w jednym miejscu w tej chwili i no, zgodnie z analizą techniczną powinniśmy zacząć spadać z tego poziomu bądź z tego poziomu. Niemniej jednak, jeżeli wybijemy 27 tysięcy, 57, cena się utrzyma się, zamknie się świecą nad tą linią trendu. Ja osobiście będę zagrywał pozycję długą z targetem na 27,750, czyli na następnym oporze. Życzę wszystkim miłego dnia, udanych trade'ów. Pamiętajcie o stop lossach i do usłyszenia jutro.